Cześć, tutaj Justyna. Witajcie na kanale kochamzabawki.pl. Dzisiejszy odcinek na pewno spodoba się wszystkim fankom serialu Monster High. Mam dla Was nową uczennicę z serii Szkoła Duchów od firmy Mattel, przeznaczona dla dzieci od 6 roku życia. W zestawie znajdziemy lalkę, pamiętnik oraz szczotkę do włosów. Kiyomi Hunter-Lee to kolejna uczennica ze Szkoły Duchów z najnowszego filmu Monster High Szkoła Duchów, którego premiera odbędzie się wiosną 2015 roku. Kiyomi jest córką Noopera Bu, czyli potwora bez twarzy. Jest bardzo zamkniętą w sobie osobą i cichą dziewczyną, która woli spokojnie obserwować wszystko z boku. Nie mówi dużo, woląc jednocześnie ukazywać swoje emocje poprzez zmianę koloru skóry na swojej twarzy. Ostatnio Kiyomi odkryła, że posiada pewną zdolność. Potrafi tworzyć portale, dzięki którym duchy mogą zobaczyć prawdziwy świat. Kiyomi prezentuje się bardzo tajemniczo i intrygująco. Jej piękne, gęste włosy prezentują nam się w kilku odcieniach. Mamy tutaj praktycznie wszystkie kolory fioletowe, od ciemnych po jasne. Dodatkowo włosy uczesane są w malutką kitkę na samej górze, która ozdobiona jest ciekawą, błękitną spinką. Jeżeli chodzi o twarz lalki, to właśnie ona prezentuje się bardzo niezwykle. Mamy tutaj srebrno-perłowe brwi, w takich samych kolorach są oczy, które są ledwo widoczne. Usta są natomiast w kolorze niebieskim i zlewają się one z odcieniem skóry Kiyomi. Dziewczyna ubrana jest w sukienkę w swoim ulubionym fioletowym kolorze. Jeżeli chodzi o spódniczkę, to mamy tutaj warstwę fioletowej siateczki, a pod nią materiał, z którego zrobiona jest cała sukienka. Ozdobiony jest on motywami różowo-zielonymi, które przypominają nieco kratkę. Na górze mamy też różową, no można uznać to za chustkę czy też kokardkę. W kolorze różowym jest także pasek na wysokości jej bioder, do którego przyczepione są liczne łańcuszki. Biżuteria lalki to naszyjnik przypominający kołnierzyk, zrobiony z łańcuszków, a także elementów z świekami. Na prawym nadgarstku możecie zobaczyć bardzo ładną, szeroką, różową bransoletkę. Do rękawów, a także do spódniczki doczepiona została dodatkowa warstwa, zrobiona z siateczki, która ozdobiona jest pięknym, błyszczącym, kwiatowym wzorem. Torebka Kiyomi jest również w kolorze fioletowym, ozdobiona różowymi elementami, które przypominają twarz. Ostatni element stroju to buty. Są one w kolorze szarym, są nieco przezroczyste. Jeżeli chodzi o obcasy, to przypominają one maski. Z przodu mamy trochę ćwieków, a dodatkowo pod butami Kiyomi założone ma różowe, siateczkowe skarpetki. Dzięki dołączonej do zestawu szczotce będziecie mogły tworzyć liczne, niezwykłe fryzury na jej pięknych, fioletowych włosach. Oprócz niezwykłej lalki i szczotki w zestawie znajdziecie także pamiętnik należący do tej właśnie bohaterki, który graficznie prezentuje się jak pozostałe zeszyty z innych serii. Natomiast w środku znajdziecie oczywiście informacje na temat tej właśnie postaci. Jestem przekonana, że Kiyomi, którą pokazałam Wam w dzisiejszym odcinku, spodoba się zarówno fanom serii Monster High, jak i pozostałym widzom. Oczywiście nie znamy jeszcze dokładnie fabuły filmu, ale już teraz możecie bawić się lalkami z tej właśnie produkcji. Lalka prezentuje się bardzo tajemniczo, ale też bardzo ładnie. Ma jak zwykle ciekawie zaprojektowany strój, fajne dodatki, no i dziennik, z którego możecie dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat tej właśnie postaci. Lalka bardzo mi się podoba, wszystko tutaj ładnie pasuje, oprócz stojaka, który nie do końca pełni swoją funkcję. Mimo wszystko lalkę oceniam na 5 gwiazdek. Was zapraszam do komentowania moich filmików, do dzielenia się Waszymi opiniami na temat produktu oraz do oglądania pozostałych recenzji, na których znajdziecie inne lalki z serii Szkoła Duchów. Do zobaczenia!